Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. Cóż, w dzisiejszym filmie chciałem wam przedstawić ten oto pojazd. Myślę, że wielu naprawdę spotkało go na polach bitewnych. Wielu z was posiada ten pojazd. Szczerze powiem, to był jeden z niszczarek, który zastanawiałem się, czy ogólnie ją robić, czy nie, bo grałem wcześniej E4. No i jednak zdecydowałem się i powiem wam, że to była decyzja trochę zbyt późna, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Powiem wam, że pojazd jest niesamowity i kto wie, czy nie najlepszy, jeżeli chodzi właśnie o swój rodzaj na tym tierze, a tutaj mowa o T110 E3, oczywiście niszczyciel czołgów na poziomie 10. Dlaczego E3 chciałem wam przedstawić? Wielu z was pisało do mnie, kiedy E3, kiedy E3, kiedy E3, aż w końcu czekałem na aktualizację. Powiem wam, nie chciałem właśnie robić tego wcześniej, dlatego że żeby wam kilka właśnie tutaj nowych aspektów mamy dodane i tak, żeby sobie ten czołg dokładnie zobaczyć, obejrzeć. I dlatego zdecydowałem się z nim poczekać. Cóż, T110 E3, tak zwana potocznie E3, bardzo dobry czołg. Szczerze powiem, chyba najlepszy, jeżeli chodzi o frontalny pancerz z przodu ze wszystkich pojazdów w grze. Nie ma chyba twardszych pojazdów. Jest dosłownie kilka tylko tutaj słabych miejsc na tym pojeździe. Oczywiście mowa o przednim pancerzu. Ale boczki są dość miękkie, tył, ale to chyba w każdym pojeździe, nie mamy jakichś twardych pojazdów, gdzie byśmy nie przebili boku, czy dajmy na to tyłu. I cóż, nie wiem od czego zacząć, ale chyba zaczniemy najpierw od tutaj konkurencji tego pojazdu. Jak wiecie, na tym tierze jest bardzo dużo dobrych niszczarek, można powiedzieć bardzo dobrych. Jest Gwiazda, tak zwana, jest WT Auf, też bardzo dobry pojazd, jest Jaćka, też ją przedstawiałem w oku Hincula, jest Foch, tak samo chyba był przedstawiany w moim oku, ale już nie pamiętam nawet. Są tak samo radzieckie niszczarki. Powiem wam, że tutaj konkurencja jest bardzo duża. Dla mnie najbardziej, co mi się podoba we trójce, to jest to, że po prostu jest dość szybki przeładunek i opuszczanie działa. No oczywiście pancerz przedni tak samo. Opuszczanie działa na tym pojeździe mamy minus 8, gdzie tutaj jeżeli schowamy ten brzuch, aczkolwiek tego brzucha tak łatwo też nie możemy przebić, jedynie tutaj słabe miejsca są przy gąsienicach, tutaj przy tym właśnie tutaj ma słabe miejsca, a tak wiele pojazdów naprawdę potrafi się odbić od tego brzuszka. Tak samo właz dowódcy tutaj, jak widzicie tego cycora, gdzie jest ten karabinek, też go nie przebijecie, jedynie co goldowe pociski to z bardzo dużą penetracją, aczkolwiek też nie zawsze wejdą. Słabe takie miejsca to mamy tutaj właśnie o ten włazik, taki malutki, jeżeli wam się uda wbić w niego, to w niego można tutaj próbować przestrzelić, a czasami potrafi wejść w przedni tutaj ten właśnie policzek, ale to mówię, naprawdę musi być bardzo duża penetracja. Szczerze powiem, mi się nie udało przebić tego. Przeważnie jeżeli grałem na przykład Jaćką na Goldzie, biłem właśnie tutaj w ten włas dowódcy, to akurat mi się udało przebić, jeżeli E3 schowała spód. I cóż, zobaczmy sobie mniej więcej parametry tego pojazdu. I teraz zobacz, tutaj jest akurat już po aktualizacji, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, bardzo fajnie zresztą dla mnie, dość ładnie to wygląda. Jedyna rzecz, u góry mamy tylko moduły i pancerz, tak? Z tego co widziałem na tym screenie, gdzie wam prezentowałem aktualizację, miał być jeszcze mniej więcej opis pojazdu, była trzecia zakładka, nie wiem dlaczego Wargaming się nie zdecydował na to. Szkoda, fajnie było coś tam poczytać na temat tych pojazdów, które właśnie oglądamy, ale widzę, może przy następnej aktualce będzie. Ogólnie gracze z Xboxa musieli czekać na tą aktualizację, niestety tydzień chyba dłużej od graczy z PS4. Trochę taki wstyd można powiedzieć, bo wszystko się zaczęło właśnie od Xboxa, a niestety teraz musieliśmy poczekać, no ale cóż, tak jak wspomniałem, lepiej późno niż wcale. Ok, wróćmy do samego pojazdu i tak jak tutaj widzicie, mamy moduły. Zacznijmy od właśnie modułów. Co tutaj zostało dodane? Tak jak pokazane jest właśnie silnik, jest mniej więcej umiejscowiony z tyłu. Po tej aktualizacji mamy jeszcze dodane szansa na pożar, mamy 20%.
No i jeżeli chodzi właśnie o prędkość E3, nie jest ona dość dobra. 24 km na godzinę to naprawdę nie jest zbyt dobra prędkość. W porównaniu na przykład taka Jaćka S100, ona zdecydowanie szybciej jeździ. No to prędkość najwyższa prędkość cofania 8 km też nie rozpieszcza. Musimy uważać bardzo na artylerię. Arta bez problemu może E3 skończyć. Współczynnik, tutaj zobaczcie, koni mechanicznych, współczynnik mamy bardzo kiepski, 11 tylko koników, prawie 11,5 konia na tonę, także tutaj właśnie silnik zostawia sporo do życzenia. Ale teraz działo. Działo mamy jedne z lepszych dział, jeżeli chodzi właśnie o niszczarki. Czas przeładowania. Tutaj jest podany 19 sekund bez żadnych racji żywnościowych, bez dosyłacza, bez, dajmy na to, braterstwa broni i innych tych takich rzeczy wspomagających przeładunek nasz. Mamy 19 sekund. Ja bodajże mam na racjach, na dosyłaczu, na wentylacji mam około 15 sekund, także to jest naprawdę dość dobra wartość. Czas celowania 2,50. Nie jest zła jak na amerykańskie działa, ale potrafimy rzucić kartoflem, a szczególnie to zdarza się na pociskach, zwykłych tych apekach, gdzie powiem wam, naprawdę miałem bardzo dużo bitew, gdzie naprawdę te apeki powinno wejść, a nie wchodziło, i to było na śmiesznych, dajmy na to, wartościach, jeżeli chodzi o pancerz. Zupełna sytuacja jest inna, zupełnie na pociskach APCR-ach. Ten pocisk naprawdę, jak dajmy na to, trafimy tak jak chcemy, bez problemu ten pocisk trafia. Naprawdę, jeżeli chodzi o APCR-y na E3, świetnie sobie radzą. Celność 0,36, maksymalny zasięg to chyba radia 720, albo no chyba tak. I teraz tak, maksymalne podniesienie działa. To mamy właśnie dodane. Zobaczcie, tutaj jest właśnie dodane po aktualizacji, jak możemy podnieść działo, i tak samo opuszczanie maksymalne działa, czyli 8 stopni, tak jak wcześniej wspomniałem. Teraz prędkość obrotu mamy 24 stopnie, to nie jest dobra wartość, pojazd jest dość mułowaty i tutaj dodane mamy po aktualizacji opór gruntu. To jest też bardzo dobre, że właśnie to dodali. 1,5, 1,7 i 3. Szczerze powiem, to tak nie bardzo wiem, co to jest to 3, ale nieważne. Doszukam się i postaram się wam to wyjaśnić. Radio 745, zasięg sygnału i amunicja. I właśnie tak samo dodana jest tu po aktualizacji wartość. Zobaczcie, prędkość pocisku. Na APC, na tym APEC-u mamy 870 metrów na sekundę, a na APCR-ze jest prędkość zdecydowanie większa. Zobaczcie, jest prawie 1100, także tutaj jest prędkość naprawdę bardzo dobra. I powiem wam, czasami naprawdę. Mówię, cel jest, gdzie powinien wejść ten apek, ale mimo wszystko pocisk opada, odbija się i cóż, nie wejdzie. To jest normalna sprawa. Załoga, ja tutaj mam czterech załogantów razem z dowódcą, czyli pięciu. No i moja załoga wygląda w ten sposób, ogólna ta, że mam naprawdę dość sporo perków, jest 18 perków. To są wszystkie właśnie perki, które posiadam na tym pojeździe. Także załoga jest bardzo dobra. Teraz zobaczmy mniej więcej pancerz E3, gdzie wcześniej wspomniałem, naprawdę jest niesamowicie opancerzony, jeżeli chodzi o front. I zobaczcie, jakie tutaj są wartości. Naprawdę bardzo duże. Jest tutaj niby podane plus 231, ale uwierzcie mi, że ten pancerz, jeżeli delikatnie skontujemy, potrafi wiele, wiele odbić. Naprawdę pojazd jest niesamowicie pancerny. Teraz zobaczmy jego mniej więcej słabe punkty. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, przy gąskach potrafi wejść bez problemu. Potrafimy przebić te miejsca, właśnie zielone, tak jak tutaj widzicie. No i tu właśnie was, dowódcy, ten taki malutki, co wcześniej wam pokazywałem. Teraz go tutaj tak dokładnie nie widać. No nie widać go niestety. Także tam potrafi wejść. No tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tego cycora, bardzo duża już penetracja musi być. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o przebijanie, tak jak jest na przykład we czwórce, bez problemu tam wchodzi, a we trójce niestety, ale będziecie po prostu marnowali tylko czas. Chyba że macie naprawdę bardzo dużą penetrację, tak jak Jaćka na Goldzie. I cóż mogę więcej powiedzieć na temat tego pojazdu? Dla mnie
Jedyny właśnie pojazd, jeżeli chodzi o niszczarki, gdzie zrobiłem trzy odznaki biegłości. Raz się zawziąłem jednego wieczoru i udało mi się to wbić, ale miałem naprawdę niesamowite bitwy tym pojazdem. Dla mnie ogólnie pojazd bardzo fajny jest. Niesamowita przyjemność jest grania tym pojazdem w porównaniu do E4. Niestety E4 dużo, dużo traci w porównaniu właśnie do E3 dla mnie. Po pierwsze, opuszczanie działa jest tylko minus 6. Po drugie, ten pancerz frontalny bardzo miękka jest E4 w porównaniu właśnie do E3. Policzki, we włosy, wszystko wchodzi. Nie wiem dlaczego tak jest, ale cóż, jedynie co trójkę to ma zmniejszony zasięg spota. Kiedyś miała większy, teraz właśnie dostała nerfa. Jest 390 metrów w porównaniu z innymi pojazdami, gdzie mają na przykład taki WTF ma 420. To jest tak, a nie inaczej. Cóż więcej, nie powiedziałem jeszcze Wam o penetracji. Działo mamy tutaj 155 mm, penetracja 295 na APEC-u, bardzo dobra wartość. No i na pocisku APCR-ze zdecydowanie większa, bo jest 375, także jest dość spora różnica. Uszkodzenia mamy 850 w tych obu rodzajach pocisków. No i tutaj mamy jeszcze burzaki dla WT-Alpha, coś pięknego. Z uszkodzeniami 1100 i penetracja jest 90. Czas celowania, tak jak podałem wcześniej, 2,50, celność 0,36. Nie ma tragedii, mogło być lepiej, ale nie jest źle. Dobra, myślę, że chyba to by było tyle. Teraz przejdziemy sobie do chyba plusów i minusów tego pojazdu. Zobaczycie jego właśnie plusy i minusy. Co ja bym tutaj dodał do plusów i minusów, jeżeli chodzi o ten pojazd? Na pewno pancerz. Pancerz jest naprawdę niesamowity, jeżeli chodzi właśnie o E3. Boczki, pojazd jest miękki, to wiadomo, tak jak każdy jeden. Tak samo tył. Także z tym musimy się liczyć, niestety. Ale pancerz przedni jest coś pięknego na tym pojeździe, także myślę, że to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o E3. Przeładunek nie jest zły, jeżeli chodzi właśnie o niszczarki. 15 sekund, także też jest to do zaakceptowania i myślę, że też jest dość fajna wartość. Pociski APCR-y. Nie na każdym pojeździe właśnie mamy 10 tieru pociski APCR-y. Tutaj APCR-y są właśnie jako pociski te premium i to jest też bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi właśnie o to. Gdzie naprawdę czasami lepiej działają niż hity. Także tutaj jest też duży plus. Opuszczanie działa, minus 8 stopni. To jest naprawdę bardzo dobra wartość, jeżeli chodzi właśnie o niszczarki na tym tierze. Co z minusów? Mobilność. Mobilność to jest naprawdę jego taka, można powiedzieć, zmora. Nie jest tak może wolna jak T95, aczkolwiek nie grałem T95. Ale jest naprawdę, jeżeli tymi niszczarkami wszystkimi grałem na 10 tierze i w porównaniu z nimi właśnie, to tutaj mobilność jest dość kiepskawa, obrót jest też dość kiepskawy. Najgorszą rzeczą jest, jeżeli ktoś gra E3, starajcie się po prostu nie jechać sami, bo pojazd, nawet light, jest was w stanie skończyć, po prostu was objedzie i nic nie będziecie w stanie zrobić. Starajcie się gdzieś trzymać w grupie, czy po prostu jechać z przodu, ale żebyście mieli jakieś tam plecy z tyłu, żeby ktoś wam pomagał. Ja tym pojazdem szczególnie właśnie tak gram. Jadę jako pierwszy, z tyłu mam kogoś tam zawsze za plecami i staram się po prostu tak grać, żeby mieć w razie czego pomoc. Jeżeli chodzi właśnie o plecy. Z wyposażenia na tym pojeździe używam optyka, dlatego że mówię, jadę do przodu i staram się właśnie grać dość agresywnie i staram się po prostu, mówię, cały czas spotować te pojazdy, które są gdzieś tam przede mną. Wentylacja i dosyłacz. Także to jest takie moje wyposażenie, jeżeli chodzi właśnie o sprzęt na tym pojeździe. Teraz Wam jeszcze pokażę jedną rzecz, na co tutaj dość warto jest zwrócić uwagę. A mianowicie na stronie WOT-info macie tutaj, możecie sobie doskonale zobaczyć, jak to mniej więcej działa, jeżeli chodzi o zasięg spota. Zobaczcie, maksymalny spot w grze World of Tanks jest 445 metrów. I tak, zobaczcie, do E3 mamy zasięg 390, taki jest podstawowy. Dodamy na przykład optykę, dodamy wentylację, dodamy perk braterstwo broni. No i jeszcze tutaj mamy, dajmy na to, kole czy coś tam, tak?
No i wtedy macie zasięg spota waszego pojazdu. Każdy jeden pojazd możecie sobie tak zobaczyć, jak to mniej więcej działa. Jeżeli ktoś jest ciekawy, można po prostu wejść na stronę WOT-info i tam wszystko jest po prostu podane, opisane, jak to przebiega, jak możemy sobie właśnie to wszystko sprawdzać. Dość ciekawe to jest naprawdę. I to jest w tym Noob Cornerze, tam wybieracie sobie pojazd i wszystkie wartości bez problemu możecie zobaczyć. Cóż, myślę, że to by było na tyle. Myślę, że chyba pojedziemy jakąś bitwę. Bitwa nie będzie jakaś epicka, ale wam pokażę mniej więcej zalety i wady tego pojazdu. Jak nim mniej więcej starać się grać. No i mamy bitwę. Bitwa na mapie Południowe Wybrzeże. Bitwa standardowa. Jedyny problem na tej mapie to jest artyleria. Jeżeli będą arty, to niestety, ale musimy uważać. Na szczęście nie mamy art, także jest już bardzo duży plus. Ja tutaj gram w Plutonie z kolegą Krystianem. Nie wiem, czy pamiętacie. Pozdrowienia dla kolegi. Powiem wam, że ostatnio nie grałem zbyt dużo ogólnie niż czarkami. Przesiadłem się na medy, a szczególnie na E50. Zresztą widzieliście to w moim oku Hinsula. I tak zostało. Na razie gram cały czas E50. Od czasu do czasu pogram na dziesiątkach. No i staram się coś tam nakręcić niższymi tierami, gdzie już teraz was zapraszam na okiem Hinsula, będzie Wolverine, także myślę, że też wielu to ucieszy. Okej, wróćmy do bitwy. Ja pojadę sobie tutaj na tą półkę tak zwaną, gdzie powinienem mieć przestrzał na, można powiedzieć, każdą stronę, a druga sprawa jest fajne miejsce, gdzie po prostu mamy schowany spód i nie sądzę, żeby cokolwiek nas tam przebiło. Tym bardziej, że nie ma arty. Mówię, pojazd, jeżeli chodzi o mobilność, no to sami widzicie, nie jest jakiś bardzo mobilny, ale powiem wam, że jest niesamowicie pancerny. Niesamowicie naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o grę nim, daje dużo frajdy. Dobra, mam mediory. Widzę, jest przewaga medów, można powiedzieć, w tej bitwie. Tutaj jest Batchat. I może go zaraz nie będzie. Dobra, nie mam Batchata. Co do właśnie do prędkości tych pocisków apeków, powiem wam, że ta prędkość czasami jest zbyt niska i pocisk po prostu traci swoją wartość, traci prędkość i czasami po prostu niby przy takiej penetracji powinniśmy przebić pojazd, a niestety tak się nie dzieje. I mam nadzieję, że zaraz wam to pokażę. No tutaj poszło na gąski, ale cóż, można powiedzieć, ok, zdarza się, tak? Tego Indiana chciałem skończyć. Niby jest pełne skupienie i zobaczcie, widzicie? Indian odbił. I to można powiedzieć, że to jest magia WOTA. Przy tak dużej penetracji powinienem go bez problemu przebić, a niestety tak się nie stało. Pewnie zdecydowanie lepiej by to wyglądało, gdybym załadował APCR-a, bo ten prędkość pocisku jest zdecydowanie większa. Dobra, podjechał sobie Heavik, na razie schował się za jakimś kamyczkiem tam. Także ja na razie tutaj cały czas stoję, czekam, z tego względu, że no, mam przestrzał na wszystkie te pojazdy, można powiedzieć, które próbują podjechać tutaj do nas na bazę. Kolejne odbicie. Można to mówić, że nie było pełne skupienie. Ale w porównaniu właśnie do E4, E3 zdecydowanie lepiej skupia. Tutaj w tej pozycji mamy po prostu schowany brzuch i no mówię, pojazd jest nie do ruszenia. Dobra, dostał. Te uszkodzenia różnie nam losuje, wiecie doskonale o tym. Czasami może pójść nawet za 700. Niby średnia wartość jest 850 plus minus. Dobra, nie ma. No i tutaj obiekt mnie przebił. Nie wiem, gdzie on mnie przebił, ale możliwe, że gdzieś tam pod spód.
Dobra, dostał obiekt. No i tutaj jeżeli będę się ruszał, to na razie nie są w stanie nic mi zrobić. A mówię, ta bitwa nie będzie jakaś epicka, nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Będzie, można powiedzieć, średnia. Już na moim kanale były lepsze bitwy, jeżeli chodzi o trójki. Ale to tutaj nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyście po prostu zobaczyli wady i zalety też tego pojazdu. No te dwa obiekty już są na skończeniu, można powiedzieć, ale na razie nikt ich tutaj od tyłu nie zajeżdża. Chłopaki próbują mnie tutaj przebić, no nie będzie to łatwe, naprawdę. A na wodzie jest dwa nasze pojazdy, ale coś tam cały czas stoi, jest czerwonego. A nawet jest ich dwóch. Krystian tutaj za bardzo troszeczkę zraszował. Tak miękkim pojazdem. A ja na wodzie mam tak, Kisa 7, jest Pershing, jest Centennial chyba. No nie wiem, dlaczego nie kończą tych dwóch obiektów. No chyba skończę już tego obiekta. Ja wracam się po prostu już, muszę pojechać w stronę bazy z tego względu, że tamta flanka padła. Jedzie trzy pojazdy. I teraz zobaczycie właśnie jedną rzecz, gdzie musimy strasznie uważać, grając właśnie trójką. I zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Zobaczcie, nie mam, jak na razie nie mam żadnego wsparcia. Krystian, można powiedzieć, jest na 1-2 strzały. No tutaj wraca jeszcze Isu. Ale trójka w tych warunkach, jeżeli byłbym sam, naprawdę by miała przechlapane, z tego względu, że tak, jest otwarte pole. Nawet met, tak jak tutaj jadą, zwykła ósemka, bez problemu, jeżeli gościu by pomyślał, mógłby mnie bez problemu objechać. Tym bardziej jest ich trzech. No zobaczcie, ten gościu w tym ISU raczej tutaj nam się nie popisze. Momentalnie zaraz pewnie zginie. No i cóż, i teraz mam przechlapane trochę, bo tak, Pershing jest pełny, jest jeszcze Isior, jest angielski wojownik. I teraz tak, goście pierwszą rzecz, którą złą robią, to po prostu żaden nie pokusił się nawet mnie objechać, tylko po prostu stoją. No tam Krystian zaczął ich obijać trochę, no ale już Krystiana nie ma, zostałem teraz sam. No i największy błąd, jaki robią, to jest to, że po prostu wyjeżdżają pojedynczo. Wystarczyłoby mi zrobić jakieś gąski czy coś i nawet przyjąć strzał, to jeszcze w stanie byli po prostu mnie zniszczyć. I starajcie się grać trójko w ten sposób, żebyście nie doprowadzali do takich sytuacji, gdzie po prostu jesteście sami na dwa, a już nie mówię o trzech pojazdach, gdzie po prostu jesteście na otwartym polu i bez problemu jesteście, można powiedzieć, skazani na porażkę, z tego względu, że trójka ma kiepską mobilność. No i tutaj niestety pancerz na nic nam się nie przyda, jeżeli przeciwnik nas objedzie. No tutaj akurat skiepścili sprawę niesamowicie, bo bez problemu mogli mnie objechać. No tak, cóż. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że jakieś tam w miarę dobre uszkodzenia zrobiłem. Nie będzie to jakaś, mówię, bitwa na M-kę, ale myślę, że 7400, 7500. Dobra, to było na tyle. Także to jest trójka w oku Hinsula. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej.